Siema wszystkim, bardzo się kłania. Pozdrowionka dla wszystkich widzów na moim kanale, kochani. I jestem w naszej kochanej Szwecji. Dzisiaj meczyk Polska-Szwecja za jakieś pół godziny. 17:30 jest teraz, jak to nagrywam. Ani to, co nieraz mówiłem, o, zobaczcie, ruch w Szwecji. A tu co? No co, no? No da fał, no! Słuchajcie, jestem już u Artura w firmie. Zaje, fajny wyjazd mi się trafił. Bo słuchajcie, mam po Szwecji od Trelleborga ponad 900 km do góry na Szwecję. Sobie lecę. No teraz już mi zostało tylko 200 km. Także jeszcze kawałeczek dzisiaj mam chyba, czekajcie, chyba z godziny jeszcze do wyjechania. A z racji na to, że w piątek, słuchajcie, jest święto. W piątek, coś mi się tu kurde pomazało, przerzucę, tak, wytrę. O, coś mi tutaj, o, może teraz nie będzie. O, teraz jest lepiej. Słuchajcie, w piątek Szwedzi mają święto i z racji na to, żebym zdążył, wiecie, jutro rozładować, czyli czwartek, i podjechać, bo mam 400 km, będę leciał na pusto i lecę na załadunek. No, także tak to, kochanie, wygląda. Dafik, ładny, jak widzieli, z fajnymi tymi międzyośkami, tak? Międzyosiówkami. O, pięknie to wygląda. Taki kompletny samochód, nie? Nie tak jak, kurde, te zbiorniki widać, takie gołe. Tak to od razu inaczej. No ale, słuchajcie, nie było pięknie. Ja tym autem nie będę docelowo jeździł. Auto, którym ja będę jeździł aktualnie, jest tam na serwisie. Są tam jakieś tam rzeczy robione. Artur powiedział, że tam auto będzie zrobione na wszystko, żeby tam nic, jakieś tydydydyn nie było i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Kierowcy z DAF-ów, głównie braciaka pozdrawiam, Jacek, nie? Tydydydyn. No i tak to wygląda, kochani. Także to jest auto Błażeja. Błażeja pozdrawiam serdecznie. Zmieniłem Błażeja, bo on jeździ systemem sobie 2 na 2 na. I on właśnie teraz przez ten tydzień ja będę jeździł tym autem, a za tydzień zjeżdżam, to znaczy zjeżdżam. Myślę, w poniedziałek gdzieś będę z powrotem w kraju i wsiądę już, myślę, na auto, którym będę jeździł. No chciałem wam z tej strony jeszcze przejść pokazać, no ale nijak nie idzie, bo tu jest rów. A czekajcie, pójdę sobie tutaj do zjazdu. Albo jeszcze inaczej, najpierw zobaczymy, zobaczycie, gdzie jestem. Harardu! Jakoś tak. O, jak ktoś będzie ciekawy, to może sobie spojrzeć i znaleźć miejsce, gdzie jestem aktualnie. A jadę, czekajcie, jaki to był kod? 07, nie, kurde, 71091, chyba tak. 71091. Kod w miejscowości, do którego jadę. Irda, czy coś takiego? Kurczę, teraz nie pamiętam, cholerka. Musiał spojrzeć, no ale mniejsza o to. Słuchajcie, jakby co, ja obstawiam 2-0 dla nas w meczu ze Szwecją. Mam tylko nadzieję, że my wtedy, jak wygramy, Szwedzi nie zaatakują, ale wam powiem szczerze, że jak dobrze wiecie, kto mnie dłużej obserwuje, kto mnie zna, ten doskonale wie, że ja Szwedów uwielbiam. I dla mnie to jest teraz, kurde, walka będzie bratobójcza, nie? Bo jeżeli, słuchajcie, Szwecja by była w innej grupie, na bank bym zdawał Szwecji, nie? No tutaj, no wiadomo, no. Kurde, jestem za, wiadomo, za naszym krajem, tak? Za Polakami, za naszą drużyną. No co zrobią, no to zobaczymy. Okaże się wszystko za pół godziny, to znaczy, no jak wy będziecie to oglądać, to już pewnie mecz będzie trwał. Albo może będzie po meczu, w zależności jak internet będzie chodził. No i wtedy się okaże. Także będziecie mogli w komentarzach wtedy tutaj pisać, czy trafiłem, czy nie. Mówię, ja 2-0 albo ewentualnie 2-1. Gdzieś tak około 30 minuty Lewandowski strzeli. I później drugiego w drugiej połowie. Nie wiem, może Krycha. A ja. Można sobie pogadać, nie? Ale zobaczymy. To jaki tu pogłos pod tym daszkiem idzie. Ale zobaczcie, no Szwecja, no to jest coś pięknego, nie?
Coś pięknego. I taki parking sobie zajedziesz, kurczę, staniesz. Tam też są jakieś takie budki ciekawe. A czekajcie, aż szybko jeszcze zejdę, zobaczę. Czemu to jest takie zaaltanione? Czy tu jakiś alabarek jest, czy coś? Czy to po prostu taka duża wiata? Nie, to taka wiatka będzie chyba. O no. Patrzcie. No ale trochę, kurde, służby porządkowe by mogły się postarać, nie? I trochę tego kurzu pościerać. Ale fajnie, słuchajcie. Zadaszenie widać, funkelnówka, nieśmigana. Świeżo chyba był dach robiony. I tak to wygląda. Tam w dole słychać jakaś woda sobie płynie. No powiem wam naprawdę. Uwielbiam ten kraj i uwielbiam ogólnie Szwedów. Bo są naprawdę bardzo sympatyczni. No mówię, cały czas mówiłem wam i powtarzam i będę powtarzał, że no mi się jeszcze nie trafiło. Też to mówię na filmie, że w końcu przyjdzie czas, że trafię na jakiegoś ciętego, tak, Szweda. Ale przez ten czas, co jeździłem na Szwecję już od nie wiem którego roku, moje początki tutaj jazdy na Skandynawię, no ale powiem wam, jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym gdzieś na firmie miał z jakimś Szwedem problem. Zazwyczaj wygląda to tak, że się przywita, zapyta się, co u ciebie, skąd jesteś, jak masz na imię. No i również często się zdarza, że się pytają, czy się kawę napijesz. Tak, tak, kochani. Także ja mówię wam szczerze, naprawdę dla mnie Szwecja jest bajabongła. A co mam załadowane, jeszcze ktoś by zapytał. A słuchajcie, załadowane mam armatki śnieżne. To znaczy armatki. To nie można nazwać armatkami, tylko armatami. Albo armatuchami. Wielkie armaty takie. Do śniegu. No i z tego, co patrzyłem na Google, na Google'ach, tam jest jakiś taki właśnie stok narciarski. Ale nie wiem, czy to chyba teraz już nie będą tego używać, chociaż kij ich tam wie. Może to jakaś górka, jakieś zniesienie, może tam zimno, nie wiem. Nie wiem, jutro będę wiedział, jutro rano, jak tam dojadę na rozładunek. Dobra, kochani, co? Słoneczka w Szwecji nie ma. Słuchajcie, dzisiaj rano, jak ruszyłem tam z Trelleborgu do Malmo, jeszcze tam za Malmo jakieś 40-50 km słońce było, a później już tak praktycznie cały czas takie pochmurne niebo, także do jazdy jak najbardziej odpowiednia temperatura. Widzicie, jakie fajne Szwedy, zatrąbi. No i powiedzcie, jak tych ludzi, kiedy nie lubicie. Dobra, kochani, tyle ode mnie. Właśnie jeszcze uwiecznić to, że mówię, kurczę, lepiej nagram, że myślę, że będzie 2-0 albo 2-1. Kuźwa, musi tyle być. Nie ma innej opcji. Oczywiście, żeby później nie było, jak przegramy i co, żeś coś tam tego jest, się nastawiał. Nie, ja się nie nastawiam, ja po prostu wierzę. Wierzę, że jak z Norwegią dali radę ten remis wyczochrać z dużą dawką szczęścia, bo na przykład ten karny niewykorzystany i dobitka karnego, tak? I jeszcze jedną tam mieli taką okazję, no ale zobaczymy, co tu ze Szwecją wyjdzie. Tak czy siak, jak Szwecja, słuchajcie, przegra, no to też będzie mi trochę smutno. No. Tylko, że mnie później Szwedzi nie zaatakowali. Leci piękny sprzęcik. O, na zwieńczenie filmu. Soluwa z naczepą przyczepą. I tyle ode mnie, tak informacyjnie. Serdecznie was pozdrawiam. No i wiem, że dużo osób czeka jeszcze na porównanie z Kani z DAF-em. Jeździłem z Kanią, mogłem prędzej to nagrać, tak? Teraz jeżdżę DAF-em, także nic straconego. Chociaż sobie poprzypominałem pewne rzeczy, także nagram. Ale nie ciśnijcie we mnie, dobra? Spokojnie się nagra. Także do później i oby nasi, kurde, wygrali. Mam taką nadzieję.